Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia była kilka dni wcześniej przez nas rozważana, bo Jezus dzisiaj tłumaczy, o co chodzi z tym ziarnem. My jeszcze się nad tym pochylimy, żeby jeszcze głębiej wejść w to słowo, bo wierzę, że będzie ono dla nas pomocą w przygotowaniu takiej piramidy wartości w naszym życiu, która z kolei może nam pomóc zobaczyć, co jest ważne, a co jest dla nas nieważne. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i jak przed każdym rozważaniem, tak i dzisiaj zawierzamy Ci nasz kolejny dzień życia, słowa, które usłyszymy. Bądź w tym wszystkim jako jedyny Zbawiciel i Pan na pierwszym miejscu w naszym życiu. Powierzamy Tobie siebie, prosząc o Ducha Świętego. A w 397 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: człowiek kuszony przez diabła pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał grzech, pierwszy grzech człowieka, jak czytamy to w Rzymian 5:19. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania Jego dobroci. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nawet z tej trudnej sytuacji dla człowieka znalazłeś wyjście. Amen. Posłuchajmy słowa. Wy więc posłuchajcie przykładu o tym, który zasiadł. Gdy ktokolwiek słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa, co zasiane w sercu jego. Ten jest obok drogi posiany. Zaś na skaliste posiany ten jest słowa słuchający, zaraz z radością biorący je. Nie ma zaś korzenia w sobie, ale niestały jest. Jeśli stałby się zaś ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz potyka się i zaraz wciernie posiany. Ten jest słowa słuchający, troska wieku, złuda bogactwa zadusza słowo i bezowocne staje się. Zaś na dobrą ziemię posiany jest ten słowa słuchający i rozumiejący, który właśnie owoc przynosi. Czyni ten 100, ten 60, ten zaś 30. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może trochę dziwić, ponieważ ten fragment kilka dni temu wyjaśnialiśmy z przypowieści o siewcy, ale to wynik tego, że nie chciałem, żebyśmy zostali bez zrozumienia, co to znaczy sianie na te poszczególne miejsca tego słowa. Więc dzisiaj pewnie będzie dopełnienie, mam nadzieję, dla niektórych spośród nas, ale po kolei. Mamy w ogóle dzisiaj święto Joachima i Anny, więc to są dla nas dzisiaj ci, na których trochę więcej patrzymy. I wołanie zupełnie jakby niezasadne, no bo z trzeciego rozdziału Księgi Jeremiasza wołanie do synów wiarołomnych, bo On jest naszym Panem. Psalm jest jakby w ogóle jeszcze kontynuacją, tylko z kolei z 31 rozdziału. Słuchajcie, narody, słowa Pana, głoście je na wyspach odległych. I dopiero zaczyna się ta przypowieść o siewcy. Oczywiście my żeśmy sobie powiedzieli, co to znaczy już wcześniej to ziarno, które leży przy drodze, czy pada na drogę. I może dzisiaj warto jakby dopowiedzieć, że niestety my się ładujemy w problemy, szczególnie jeśli chodzi o rozumienie Słowa Bożego i przyjęcie Słowa Bożego przez czytanie literatury, która zamiast nas przyprowadzać do Chrystusa, nas od Chrystusa oddala. Jak to? Na przykład tak się dzieje z książkami, które czytamy, z tekstami przedsoborowymi. Ktoś powie, ale jak to? To źle, że czytamy takie książki. Moi drodzy,
Książki przedsoborowe, one tak naprawdę wprowadzają ogromne zamieszanie, bo one były dane na tamten czas. I przedsoborowe katechizmy, one nie wyjaśniają tego wszystkiego, co jest na dzisiaj odkryte przez Kościół jako jego główna misja. Kilka dni temu mówiłem w kontekście drogi synodalnej o tym, że wiecie, jeżeli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jeszcze raz to powtórzę, diakonise pełniły konkretne zadania w Kościele, no to tego nie przeczytamy w tych wszystkich podręcznikach sprzed Soboru Watykańskiego II. Wręcz przeciwnie, w tych podręcznikach sprzed Soboru Watykańskiego II pewne rzeczy, które po Soborze Watykańskim II są normą, będą krytykowane. I jeżeli my będziemy w to wchodzić, no to tak naprawdę zamiast zbliżać się do Pana Jezusa, będziemy się od Niego oddalać. To tak jakby ktoś chciał naśladować świętych w tym, co było tylko dla nich do zrealizowania. Tłumaczyliśmy sobie kiedyś na kanale, wyobraźcie sobie, że proboszcz każe całej parafii zdjąć ubranie i tak jak święty Franciszek wychodzi z parafią na miasto, na Golasa. No, pierwsza rzecz, jaka by była, to sensacja sensacją, ale powiedziano by, proboszcz zwariował. A on chciał tylko naśladować świętego Franciszka z Asyżu, nie? Żeby pokazać swoją wolność do tego, co ma. Pokazuje to bardzo celowo. I o tym także dokumenty posoborowe mówią, że naśladowanie świętych we wszystkim, co oni robili w tych konkretnych czasach, zamiast nas przyprowadzić do Jezusa, może nas od Jezusa oddalić. Dlatego mówię, że jeżeli ziarno ma wydać plon, to nie możemy czytać książek, które powodują nasze oddalanie się od Boga. I tutaj szczególnie mówię o wszelkich tych katechizmach przedsoborowych, książkach przedsoborowych. Ja wiem, że mówię nieatrakcyjne rzeczy. Ja wiem, że nie mówię rzeczy, które będą cieszyły, które będą w jakikolwiek sposób, bo to są wymagania konkretne. Słuchajcie, przed Soborem Watykańskim II nie było pokazanej tej funkcji świeckiej w Kościele, która jest tak przepotężna i świeccy wieloma rzeczami w Kościele się nie zajmowali. Dzisiaj świeccy się zajmują tak, jak było to w pierwszych wiekach i to jest ogromny krok w wchodzeniu w to, co było w pierwszych wiekach w kontekście w ogóle kształtowania się Kościoła. Druga rzecz. Zadano wiele razy pytanie o wytrwałość w jakichś postanowieniach, w jakimś dążeniu do czegoś. Moi drodzy, problem jest w tym, że my bardzo często łapiemy coś na poziomie takiego słomianego zapału. Nie myślimy o tym, jakie konsekwencje będzie miała nasza decyzja wobec zobowiązania się do czegoś. Nie przemyślimy, tak. I potem efekt tego jest taki, że chcemy się wycofać. Lepiej dać sobie czas, pomyśleć, czy rzeczywiście to jest głęboko w moim sercu, czy ja tego chcę, czy ja chcę iść tą konkretną drogą. No zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w seminariach. Oczywiście ja nie mówię o tych artykułach, które Newsweek nieustannie produkuje, bo według Newsweeka, jak czytam to, co oni tam piszą, to w seminaria to najgorsze miejsca, nie wiem, jakichś nadużyć seksualnych, jakiejś rozpusty, jakiegoś deprawowania ludzi, jeszcze czegokolwiek innego. Wcale się nie dziwię, że ludzie, którzy tylko czytają Newsweeka, po prostu mają takie wyobrażenie o seminariach. W seminariach ludzie naprawdę, naprawdę rozeznają powołanie. Naprawdę jest tam konkretne, są konkretne wymagania, jest konkretna dyscyplina, która powoduje to, że człowiek może się zmierzyć z pewnymi rzeczami, ograniczeniami też w sobie. Ma ileś lat na znalezienie odpowiedzi na ważne pytania. I z jednej strony patrzę i rozmawiam z klerykami, jak oni to przeżywają, przecież też kleryków spowiadam,
nie ma nic wspólnego z tym, co pisze Newsweek. Nie wiem, skąd oni to biorą. Ale z drugiej strony jest to też miejsce kształtowania osobowości, charakteru i tak dalej. Znowu ktoś powie, no ale tam się ktoś taki zdarzył. Jeżeli ktoś się taki zdarzył, no to zawsze gdzieś na marginesie, tylko to nie może być tak, że nagle jeden, to wszyscy są tacy, ale to nie chcę teraz w ten temat chodzić. Dokonuje się rozeznanie, dokonuje się jakaś transformacja, dokonuje się kształtowanie swojego charakteru. Ja zapomnę ojca Rafała, kiedyś prowadziliśmy misje święte w Gnieźnie, pozdrawiamy wszystkich franciszkanów z Gniezna. I ojciec Rafał, który był odpowiedzialny za postulat, brał, wiecie, młodych postulantów codziennie rano, tą samą drogą prowadząc ich. Mógł ich prowadzić zupełnie inną drogą. No i mówi, że to ma bardzo ważny wymiar. No przecież w życiu zakonnika pewne rzeczy będą tak powtarzalne, że jeżeli człowiek zobaczy to już wcześniej, to tak naprawdę nie będzie zniechęcony. My dzisiaj jesteśmy w jakiejś takiej matni, że potrzebujemy dopaminy lub jakichś innych rzeczy, żeby w ogóle funkcjonować, żeby być na jakimś nieustannym haju. Nie ma tej normalności, a ta wytrwałość, konsekwencje, no powoduje to, jakby odpowiadając na to, że to ziarno znajduje miejsce. Tak samo jeśli chodzi o łuda, bogactwa, troski, te wszystkie rzeczy, które dzisiaj zostały wymienione w Ewangelii. No wszystko się będzie wciskać i zajmować miejsce Jezusa. Taka jest prawda. To może być praca, która jest niepoukładana. To może być nauka, dążenie do zaszczytów. To może być, nie wiem, nawet jakaś pasja, która w pewnej chwili sprawia, czy jakieś hobby, które sprawia, że człowiek na tyle mocno się angażuje, że to, co jest pierwsze, staje się na którymś tam innym, na którejś innej pozycji. Ktoś powie, jak to zobaczyć, bo to jest ważne, żeby rozeznać, co my z tym ziarnem robimy, które Bóg do nas kieruje. Fajnie jest zrobić sobie taką piramidę wartości, zobaczyć, co zajmuje centralne miejsce w naszym życiu. Oczywiście my naturalnie powiemy Bóg, ale jeżeli Bóg zajmuje centralne miejsce w naszym życiu, to ile my czasu poświęcamy na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, na to, żeby rzeczywiście żyć Bogiem. Może wcale nie chodzi o to, żeby dużo zajmowało czasu, ale żeby przekładało się na nasze życie. Warto sobie ustawić tą piramidę wartości i zobaczyć, wybierając różne rzeczy, poukładać, co jest dla mnie na dzisiaj najważniejsze, jak, żeby też siebie trochę poznać. No bo przecież Jezusowi zależy na tym, żeby ziarno, które daje w najróżniejszej formie nam do zagospodarowania, wydawało określony plon. Jeżeli my będziemy też, wiecie, sfiksowani na to, że to ziarno to jest to, co my przeczytamy w Słowie, no to także jakby uciekniemy spoza zasięgu ziarna, które jest do nas kierowane przez to, że człowiek do nas mówi, że wydarzenia w naszym życiu się pojawiają, przez które Bóg mówi, że są jakieś komplikacje, z których się możemy nauczyć, że Bóg mówi przez słowo, które wprowadzamy w życie i nagle się stają znaki Jego obecności. Pamiętajmy o tym. I myślę, że w tym kontekście jakby zupełnie inaczej wybrzmiewa to wołanie Jeremiasza. Wracajcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym Panem. Może warto dzisiaj też się zapytać, ziarno, które Bóg sieje, na jaką glebę mojego serca pada? To jest gleba przy drodze, przy skale. To jest gleba wśród cierni. Czy to jest żyzna gleba? No dobra. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co w opisie. I do zobaczenia, jak Bóg da, jutro.